Nowych lokatorów ma wielorodzinna kamienica przy Sejneńskiej 22 w Suwałkach. To pluskwy. Mają się świetnie, bo na każdym kroku można spotkać młode osobniki zwane nimfami. Maleńkie jak ziarenko maku, szybko dorastają i namnażają. Od kilku tygodni nie mogą uporać się z nimi mieszkańcy kamienicy, a problem odbijał się od administracji aż do naszej wizyty. Półtora miesiąca czekamy na odzew, dalej tego odzewu nie ma. Walczymy dalej, chodzimy do nich, upominamy, żeby w końcu coś z tym zrobili, dalej nie ma. Proszę mi powiedzieć, czy podejmowaliście Państwo jakieś działania, żeby samodzielnie pozbyć się? Oczywiście robiliśmy dezynfekcję. Mamy na to tylko dokumenty dwa razy i dalej mamy. Czyli jednak nawet Pan z dezynfekcji powiedział, że to skądś idzie. A najprawdopodobniej jest to od sąsiadów. Sąsiedzi podejrzewani o to, że to ich lokum jest siedliskiem owadów, nie odnieśli się do tych przypuszczeń. Prośba zaproszenia ich do rozmowy zakończyła się fiaskiem, bo mimo słyszalnej obecności w domu i szalejącego w mieszkaniu psa, nie zamienili z nami ani słowa, choćby przez zamknięte drzwi, wokół których na ścianie panoszyły się młode osobniki. Prośby atakowanych przez pluskwy sąsiadów, tak jak my, odbijają się od ich drzwi. Sąsiednie mieszkanie już dwukrotnie zostało poddane dezynsekcji, co potwierdzają okazane nam dokumenty. Efektu nie ma żadnego, bo robactwo trafia do niego każdą szczeliną, może też być przeniesione na odzieży czy obuwiu. Z mieszkania poddawanego dezynsekcji zniknęła już część mebli, bo robactwo umościło sobie miejsce choćby w materacu łóżka. Dzisiaj w tym lokalu łóżeczka mają tylko dzieci. Gryzą mi dzieci, mam pułapki na pluskwy. Kupiłam sama, się zaopatruję w bombę, spryskuję futryny, żeby tylko mi do domu to nie wchodziło. I dalej to nic nie pomaga. Olejkami dzieci smaruję. Różnego rodzaju, bo wyczytałam w internecie, że eukaliptus, lawenda pomaga na to, żeby nie gryzły mi dzieci, tak? No i co? I dalej z tym zostałam sama. Już o tyle pieniędzy wydałam. Mam dziecko niepełnosprawne, które samo się nie podrapie. Ona nie mówi, ona mi nie powie. Mamo mnie swędzi. Malutkie dziecko, 14 miesięcy, też nie powie. Mamo mnie coś ugryzło. I co ja mam z tym zrobić, jeżeli nikt od nas, jeżeli my pomoc od nikogo nie dostaniemy? Przecież to jest budynek administracji. Kolejna rodzina ma również poważny problem, choć póki co robactwo jeszcze nie przypuściło zauważalnego ataku na ich mieszkanie. Ja mam w domu syna niepełnosprawnego, który leży i w razie jak one do mnie dojdą od sąsiadów, no to ja nawet nie będę miała go gdzie ulokować, żeby zdezynfekować mieszkanie. Po prostu, ZWM to nie interesuje wtedy, nie będzie go ich interesowało, gdzie ja tego syna ulokuję, bo to nigdy nie jest ich sprawa. Nie może pani syna przenieść, nie wiem, do kogoś z rodziny? Nie, bo on jest w takim stanie, że nie można go przenieść nigdzie, nikt nie będzie się nim opiekował, bo się po prostu boją, bo rodzina, no naprawdę to trzeba by mieć miejsce, żeby ulokować go i położyć, bo to jest osoba leżąca, która ma sprzęt medyczny i to nie można go tam sobie, ewentualnie do szpitala. No ale w szpitalu zapytają, dlaczego ja go przywiozłam. Będę musiała podać powód. Jeżeli nie będzie chory, no to będę musiała podać powód, dlaczego go przywiozłam. I co mam powiedzieć, że mam pluskwy w domu? Bo ZBM nic z tym nie robi? Bo dyrektora to nie interesuje? Dyrektora w ogóle to nie interesuje. Dyrektor odkłada słuchawkę, jak się do niego coś mówi. I mówi, że jeżeli się nie podoba, to proszę sobie kupić mieszkanie w bloku. To jest jego odpowiedź. Za każdym razem, kiedy się do niego dzwoni. Zawsze musi być interwencja prezydenta lub prezesa, żeby dyrektor przypomniał sobie, że ma jakieś obowiązki wobec lokatorów. Zawsze. Może pani interweniować albo u dyrektora, albo u prezydenta miasta? W tej sprawie? W tej sprawie, czy w jakiejś... Tutaj nie, ale w innych sprawach kilkakrotnie spotkałam się już z panem dyrektorem i prezydenta. Kilkakrotnie. Zawsze. Zawsze sprawa była załatwiona. Po interwencji prezydenta. Nigdy z panem dyrektorem nie można nic załatwić, nigdy. Młody, 28-letni mężczyzna, znajdujący się w mieszkaniu naszej rozmówczyni, od kilkunastu lat żyje dzięki troskliwej opiece rodziców. Jest zaintubowany, oddycha za niego respirator. Tak wygląda niemal połowa jego życia. Matka mężczyzny, choć nie chce, musi myśleć o tym, co zrobi, gdy paskudne insekty pojawią się w jej mieszkaniu. Na reakcję administratora czeka jak na wybawienie. Jego nie interesują sprawy lokatorów. Tam ma się zgadzać czynsz. I tylko to. Po prostu. A próbowaliście Państwo rozmawiać z administratorem budynku? A z administratorem w ogóle nie można będzie porozumienia. To jest Pan niekompetentny. W ogóle nie nadający się do takiego stanowiska.
W ogóle. On nic nie wie. Ja się do niego zadzwonię. On nic nigdy nie wie na żaden temat. On w ogóle nie zgłasza problemu do dyrektora, jak się do niego zadzwoni. Bo albo odkłada słuchawkę, albo mówi, że ma dość tego budynku i tych usterek, które tutaj są, tej pleśni nad oknami, tych krzywych ścian. On mówi, że ma tego dość. I on w ogóle tego nie zgłasza. Potem jak się zajdzie do dyrektora, się nagłośni sprawę, to wychodzi, że w ogóle administrator tego nie zgłosił. Administratora w ogóle nie, to już jego to w ogóle nic nie interesuje, nic, zupełnie. Obawy niewątpliwie są uzasadnione, bo w przypadku tej rodziny to poważny problem organizacyjno-logistyczny. Tego się obawiam, że na do mnie przyjdą. I co wtedy? Wtedy ja będę musiała zdezynfekować to mieszkanie, tak jak sąsiadka wychodziła z całą rodziną, z domu, prawda? Na 24 godziny. Gdzie ja z nim pójdę? Bo ja sama, no to gdzieś pójdę do rodziny, no ale gdzie umieszczę tego chłopca? Gdy standardowe zgłoszenia problemu Pluskiew zawiodły, jeden z pokąsanych przez Pluskwy mieszkańców sięgnął po inne metody. Na drzwiach budynku zawiesił kartkę, innego dnia zebrał owady do słoika i zaniósł je do ZBM-u. Dzwoniliśmy do sanepidu. Sanepid jak się ruszył, to wysłali kartkę, że sąsiedzi nawet mogą zostać wydaleni z lokalu, ale dalej nic z tym nie robią. W najbliższy wtorek jeden z lokatorów wybiera się do prezydenta. Widzi w nim ostatnią deskę ratunku. My zaczęliśmy od administracji. Dzień dobry, pani Bogda Orzechowska, telewizja Suwałki. Czy zastałam może pana prezesa? Nie, jest na urlopie, będzie w poniedziałek. A czy mam możliwość skomunikowania się z panem Łukaszem? Już włączę, proszę. Dziękuję. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Czekaliśmy, ale bez skutku. Bez zapowiedzi pojechaliśmy do ZBM. Dzień dobry, panu pana. Dzień dobry panu. Ja nazywam się Bogda Orzechowska, jestem z telewizji Suwałki. Witam pana. Byliśmy na Sejneńskiej 22. Chcielibyśmy porozmawiać z panem na temat tego budynku. Proszę kontaktować się z moimi zwierzchnikami. To znaczy z kim? Z dyrekcją, z prezesem Procy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czas znalazł dyrektor do spraw eksploatacji Wojciech Bujwit. Problem okazał się znany. Od dawna. Taką informację dostaliśmy chyba z początkiem października, może jeszcze we wrześniu. Oczywiście mając tą wiedzę wystąpiliśmy do, bo te zgłoszenie właśnie wskazywało, że mieszkanie tam numer taki, a taki właśnie jest podejrzewane o to, że z tego mieszkania się wydobywają, że tam są i wydobywają pluskwy. Wystąpiliśmy do tych państwa z żądaniem utrzymywania lokalu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, bo takie są podstawowe obowiązki najemców lokali komunalnych. Tutaj też jest zawiadomiony o tym sanepid. Sanepid ma przeprowadzić swoją kontrolę w dniu 29 listopada w tymże mieszkaniu. Administrator wcześniej po tym piśmie do tych państwa, wcześniej jeszcze przed dzisiejszą wizytą tu jednego z lokatorów, był, rozmawiał z tymi lokatorami podejrzewanymi o zły stan sanitarno-higieniczny. Oni stwierdzili, poinformowali, że 29 przeprowadzają dezynsekcję swego mieszkania. To zostało jak gdyby w dniu dzisiejszym jeszcze potwierdzone, że 29 będzie ta dezynsekcja i do tego dołożyliśmy tutaj kosztem gminy miasto Suwałki dezynsekcję klatki schodowej, korytarzy, szachtów instalacyjnych, przewodów wentylacyjnych, czyli części wspólnych tego budynku. Te informacje umęczeni robactwem mieszkańcy Sejneńskiej 22 dostali dopiero po naszej interwencji. Trafiła do nich 2 godziny po naszej wizycie u zarządcy. Zapowiedziana na najbliższy wtorek procedura da lokatorom choćby cień szansy na odpowiednie przygotowanie się do opuszczenia mieszkań i koniecznej dezynsekcji wewnątrz lokali. Dla rodziny ciężko chorego mężczyzny to wielkie wyzwanie. ZBM nie czuje się zobowiązany do pomocy. To już każdy w swoim zakresie musi to
sobie zorganizować. Jest to kwestia tam 2-3 godzin chyba. Chyba to nieostre pojęcie. Czy zechciałby pan ustalić z tą właśnie firmą, bo środki bywają różne, jak długo lokatorzy będą musieli, na jak długo lokatorzy będą musieli opuścić swoje mieszkanie? No możemy, oczywiście. Bardzo poproszę, żeby sytuacja była jasna i żebyśmy wiedzieli, co w przypadku określonego preparatu, co ci ludzie mają ze sobą zrobić. Poczekamy na pańską odpowiedź, jeżeli pan już teraz? Pozwoli. Dobrze. Odpowiedź uzyskaliśmy szybko. Rozmawiałem z właścicielem firmy i informuję tak. Jeżeli z części wspólnych są wykonywane tylko dezynsekcja przewodów wentylacyjnych, to właściwie nie ma potrzeby, żeby ludzie nawet opuszczali mieszkanie choćby na krótki okres czasu. Natomiast jeżeli wykonywana jest dezynsekcja już mieszkania, tak, tutaj zalecane jest opuszczenie mieszkania przy pierwszym zabiegu na około 6 godzin. Przy pierwszym zabiegu są stosowane środki mocniejsze, takie, które się osadzają. Zapach tych środków może być wyczuwalny nawet jeszcze później, po tych 6 godzinach, ale już nie są niebezpieczne. Należy na pewno za każdym razem wietrzyć mieszkanie, tak żeby oczywiście uzyskać jak gdyby dostęp tego świeżego powietrza. Zabieg, jeżeli chodzi o zwalczanie pluskiew, należy przeprowadzać 2, a nawet 3 razy. Przy kolejnym, drugim albo trzecim zabiegu już ten czas karencji jest krótszy. Wystarczą wtedy 2-3 godzin, żeby móc wrócić do mieszkania. Kwestia wywietrzenia i można zamieszkać. Na prośbę bohaterów naszego materiału dokonaliśmy zmiany ich głosów.